Pracownicy naukowi oraz studenci Politechniki Śląskiej w Gliwicach nieustannie pracują nad rozwiązaniami, które mają ułatwiać życie w dobie koronawirusa. Tym razem koło naukowe Sensor zrealizowało projekt, którego efektem jest urządzenie z oprogramowaniem do szybkiego pomiaru temperatury. Każdy obiekt emituje pewne promieniowanie podczerwone w odpowiedniej długości fali i to jest od kilku mikrometrów do kilkunastu mikrometrów. I sensor termowizyjny zastosowany w kamerze potrafi w sposób algorytmiczny przetworzyć tą informację związaną z promieniowaniem podczerwonym na aktualną temperaturę ciała. Sposób działania urządzenia demonstruje Kamil Sztepanowski, członek koła naukowego Sensor. Jeżeli ja się pokażę, to jeżeli będę w odpowiedniej odległości od modułu pomiarowego, wtedy po prostu dostaję informację, że następuje pomiar i wyświetlana jest moja temperatura. Jeżeli moja temperatura była za wysoka, wtedy dostaję informację dźwiękową oraz na ekranie dodatkowo też pojawia się czerwony znacznik. Oprogramowanie zostało stworzone, aby umożliwić szybszą weryfikację temperatury ciała wśród większej ilości osób. Moduł testowany był przy wejściu do budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Wówczas mamy pierwszą informację na temat tego, jaką temperaturę posiada osoba wchodząca. Jeżeli tutaj na ten nasz moduł stworzony wyświetla w tym badaniu przesiewowym temperaturę podwyższoną, wówczas jest takie wskazanie, żeby tą temperaturę jeszcze drugi raz zmierzył portier termometrem, który jest skalibrowany i ma dokładność większą niż to, co oferuje ten moduł, który został przez nas zastosowany. Jak się okazuje, przesiewowe badanie pacjentów to nie jedyne zastosowanie modułu termowizyjnego przygotowanego przez członków koła Sensor. Urządzenie może być także użyte w innych obszarach badawczych, na przykład w motoryzacji, jako element zaawansowanego systemu wspomagania kierowcy.